Witam Was. Na początku chcę zaznaczyć, że w tym materiale nie będę się rozwodził nad skutecznością i bezpieczeństwem środka podawanego w formie szczepionki firmy Pfizer i innych wielkich koncernów, ponieważ danych na ten temat nie posiadam. Tak samo jak jest to może nie tyle co wielką, ale jednak niewiadomą dla samych producentów, ponieważ ten środek podawany w formie szczepionki został na rynek Unii Europejskiej dopuszczony warunkowo, czego dowodem jest dokument, który macie teraz na ekranie, a raport na temat bezpieczeństwa, i to w krótkim przedziale czasowym, pojawi się dopiero w grudniu 2023 roku, czego dowodem również jest oficjalne pismo Unii Europejskiej, które macie teraz na ekranie. No i jak na to, że jest to środek dopuszczony warunkowo, no to sprawy nabierają tempa. Mamy wyszczepianie dorosłych od dobrych 2 miesięcy, może nawet krócej, a już jest mowa o tym, żeby szczepić dzieci oraz zwierzęta domowe. Gdzie tutaj jest miejsce na opracowanie leku? I teraz można wysnuć tezę, że skoro firmy farmaceutyczne zaczęły inwestować w poszukiwanie szczepionek, jak to wyjdzie, zobaczymy, to nie są zainteresowane wynalezieniem leku. No bo nie da się nie zauważyć, że jest to dziwna sytuacja. Rozmawiamy tylko o szczepionce lub produktach, które są podawane w formie szczepionki, a nikt nie mówi o lekarstwie. W sieci pojawiła się informacja, że w Rzeszowie trwają badania, eksperymenty. Ciężko to zakwalifikować, nazwijmy to badaniami. Badania nad podawaniem specyfiku Pfizera w formie szczepionki dzieciom. Więc nie jest to do końca tajemnicą. Wiemy póki co niewiele, że dr Mazur jest w to w jakiś sposób zamieszany, że odbywa się to w Rzeszowie i że jest to częścią międzynarodowych badań, tak to nazwijmy. I moje pytanie jest takie, jaki jest sens podawania tego środka w formie szczepionki dzieciom, skoro sam dr Mazur twierdzi, że nie jest to tajemnicą, że dzieci przechodzą COVID-a praktycznie bezobjawowo, że to jest jakiś drobny promil, odsetek promila, gdzie dzieci przechodzą to ciężko. Więc dlaczego podawać komuś szczepionkę czy preparat w formie szczepionki komuś, kogo to nie dotyczy, prawda? No i dr Mazur mówi o tym, że no okej, rzeczywiście, no dzieci przechodzą COVID-a praktycznie bezobjawowo, to troszkę w inne słowa ubrał. Czasem zdarza się, że są jakieś powikłania, no oczywiście, że tak się zdarza, chociaż w Polsce nie słyszałem o takim przypadku, co nie znaczy, że nie było, aczkolwiek mniemam, że byłoby to bardzo rozdmuchane i osoba, która porusza się w mediach tak samo jak ja, i tych mainstreamowych, i tych nawet czasem lewicowych, to natrafiłbym na te informacje, a słyszałem parę miesięcy temu o przypadkach z Wielkiej Brytanii. W Polsce nie słyszałem. No ale to i tak byłoby to nowum, że szczepimy kogoś nie dla jego ochrony, ale dla ochrony innych. Ale to i tak się nie trzyma kupy, ponieważ czy szczepionki, czy produkty w formie szczepionek nie chronią przed transmisją wirusa. O tym mówiła osoba, która jest wysoko postawiona w WHO. Albo będziecie mieli urywek wypowiedzi, albo będziecie mieli link do tej wypowiedzi. No ale same rządy o tym wiedzą, dlatego też osoby wyszczepione muszą zachowywać dystans społeczny i nosić maseczki. Więc ja się pytam, po kiego grzyba szczepić dzieci, skoro ich to nie dotyczy, i jedynym wyznacznikiem, co moim zdaniem jest moralnie bardzo dwuznaczne, komuś
coś podawać, żeby ochronić kogoś innego. I to jeszcze mówimy o osobie niepełnoletniej. Coś, co i tak nie pomoże, bo już wiemy, że to nie pomoże. Kwestia kolejna. Jako, że mamy do czynienia z testowaniem specyfiku dopuszczonego warunkowo, to dlaczego jest to tajemnicą? Dlaczego te umowy są tajne? Ewentualnie wie o tym tylko Ministerstwo Zdrowia. I teraz zobaczcie, jaki to jest dysonans. Z jednej strony od kwietnia nie można było się doprosić, mimo że jeden z doktorów sygnalizował, zapomniałem nazwiska, ale będziecie mieli to w linku, sygnalizował, że amantadyna może wspomóc leczenie COVID-a. W kwietniu prosił Szumowskiego o granty na badania. Dopiero pod presją społeczną ugiął się Niedzielski, aczkolwiek moim skromnym zdaniem idzie to wszystko na ukręcenie tej sprawy, ponieważ osoba, która twierdzi, doktor, pulmonolog, który twierdzi, że ma bardzo dobre efekty, dzięki jego determinacji ta sprawa wypłynęła, no został usunięty od badań. Kwestia kolejna, same badania. Nie wiem, ze względu na to, że to jest projekt półtajny, który koncern akurat w Polsce testuje ten specyfik w formie szczepionki na dzieciach, ale wiemy z przecieków, które zostały opublikowane przez francuski dziennik Le Monde, będziecie mieli tutaj link, że ten środek w formie szczepionki różni się niejako składem, zawartością komunikacyjnego RNA w formie testowej. Jest ona wyższa i oscyluje między 69 a 81% niż w formie komercyjnej między 49 albo 52 do chyba 61. Więc w skrajnych przypadkach była to ponad połowa mRNA, które było brane przy testowaniu. Więc dostaliśmy wyniki z czegoś innego i co innego nam się sprzedaje. Niejako ja bym to porównał do chrzczenia tego środka w formie szczepionki. No i co? No i teraz będziemy mieli powtórkę z rozrywki, że coś innego jest podawane dzieciom, a potem w formie ochrzczonej będzie to sprzedawane komercyjnie rządom. Kwestia kolejna, skoro są to dzieci, to warto było się spytać Niedzielskiego, no bo ja się domyślam, że to nie jest typowa samowolka, że Ministerstwo Zdrowia ma nad tym pieczę. Czy dzieci, którym nie poda się tego środka w formie szczepionki, czy będą mogły chodzić do szkoły? Bo teraz widzimy, jest straszny nacisk na to, jak to tam w szkole tam się, jak to tam się dzieci zarażają, bezobjawowo i to roznoszą, więc no to jest bardzo podatny grunt, żeby nagle wyjść z taką wiadomością bardzo pozytywną, prawda? O, mamy na to rozwiązanie, będziemy waszym dzieciom podawali środek w formie szczepionki, aczkolwiek jest on dopuszczony warunkowo, ale to wszystko jest bardzo bezpieczne. To, że te badania odbywały się w sposób półtajny i dopiero doktor Mazur udzielił wywiadu dla Wirtualnej Polski, to jest inna para kaloszy. Zaufajcie nam. Zobaczcie, TVP, TVN, Gazeta Wyborcza, które tak się od siebie różnią, mówią o tym jednym głosem. Zaufajcie. Ja już pomijam kwestię zwierząt. A na koniec taka ciekawostka, bo o tym, że są plany, żeby wyszczepiać dzieci, w tym wypadku chyba młodzież, taką prawie dzieci, bo w końcu każdy inaczej dojrzewa, powiedzmy od 11 lat wzwyż, to słyszałem 2-3 tygodnie temu z Wielkiej Brytanii, wtedy, kiedy nagle odkryto, że ojejku, to koronawirus mutuje i będziemy teraz nadawali nazwy od krajów, tak jak huraganom imiona się nadaje, tak nagle tutaj będziemy dawali różne kraje. Zobaczcie, jak to jest, jak z ludzi się robi idiotów. Każdy wie, mimo że nie potrafi tego poprzeć naukowo, ale jest taka wiedza w ludziach, że grypsko mutuje co roku i jest
i ewentualne szczepionki są opracowane na bazie tej poprzedniej i przewidują, co tam może być w przyszłym roku. Tak, tutaj robimy wielkie halo. Ojejku, zobaczcie, tutaj jest angielska, tam jest jakaś południowoafrykańska, gdzieś tam jeszcze jest coś w Ameryce Południowej. I wtedy po raz pierwszy usłyszałem o tym, że o kurczę, to teraz będziemy dzieci wyszczepiać. Lewo to się pojawiło, już, że będziemy dzieci wyszczepiać. I mówię sobie, no kurczę, musi potrwać jednak jakiś czas, zanim to zostanie opracowane. A to się okazało, że z artykułu Wirtualnej Polski wychodzi na to, że oni pracują bodajże od listopada albo od grudnia nad tym. Więc tylko trzeba było czekać na jakąś informację medialną. Zobaczcie, tutaj jest grunt przygotowywany. Dzieci w szkole, mimo że się nie zarażają, to już jest to wszystko budowane, ale ludzie do IKEA mogą sobie iść. Teraz będą mogli sobie iść do jakiejś zagranicznej galerii handlowej. Już jesteśmy na to przygotowani. I myślę, że powinniśmy głośno pytać się Niedzielskiego, jakie są plany, jakie mają plany związane z naszymi dziećmi. Należałoby też ustalić, medialnie oczywiście, co to jest za ośrodek i jakie granty w przeszłości otrzymywał od Pfizera czy innych firm farmaceutycznych. Bo teraz wychodzą różne boble, na przykład dr Simon, który dostał pieniądze od Pfizera oczywiście na badania. Wojskowy Instytut Medyczny, który naciskał żołnierzy, że jeżeli nie przyjmą tego specyfiku w formie szczepionki, no to nie będą dostawali misji zagranicznych, że ich ścieżka kariery zostanie utrącona. Tam również pieniądze płacił, nie wiem, na jakieś badania najprawdopodobniej, płacił Pfizer. Więc należałoby tą ścieżkę jak najszybciej zbadać. To może się okazać, że wiecie, Związek Nauczycielstwa Polskiego, czy ktoś z tego Rzeszowa, czy ktoś decyzyjny z Ministerstwa Zdrowia, tak? Tu już nie chodzi o dorosłych, którzy mają dostęp do pełnych danych, czy nie mają, no idą. No ale teraz już mówimy o najmłodszych, o nastolatkach, a w perspektywie o berbeciach. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli uważacie, że materiał jest ciekawy, to podajcie go dalej za pomocą swoich mediów społecznościowych, jeżeli jakieś posiadacie. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie ze mną na YouTubie, wejdźcie na playlistę, obadajcie, czy któryś z ostatnich filmów, a może jakiś starszy by Was zainteresował. Dziękuję osobom, które wspierają ten kanał finansowo. Dziękuję osobom, które, tak jak mówiłem wcześniej, podają te filmy dalej, ale przede wszystkim dziękuję Wam, że weszliście, że to kilkanaście minut postanowiliście poświęcić właśnie na taki para rozmowie ze mną, bo w końcu ja mówię, a wy dajecie komunikat zwrotny, co na ten temat sądzicie, jak to widzicie, że mówię bzdury, albo że całkowicie się zgadzacie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.